Maciek, nie ma bata, tym razem to na pewno się zesrać. No nie, no znowu. No hejo, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hunter, to jest kolejny odcinek z Outlasta. Kawałek nas tutaj cofnęło do tego pokoju, gdzie przechodziliśmy przez tą rozwaloną ścianę. Czy jesteśmy w tym korytarzu, gdzie są właśnie te wszystkie pokoje, gdzie... O, dobra. Gdzie są ci goście i oni się wszyscy modlą. I tak, nie, otwórz to. Kurde, zapomniałem, jak się z tym steruje. Przed ostatnim odcinkiem przeczytałem dwa komentarze jednej osoby mówiące, jeden mówiący o, Hunta, przegapiłeś kartkę w którymś miejscu. A następnie drugi komentarz tej samej osoby pod tytułem: już wiem, dlaczego należy pisać komentarze dopiero po obejrzeniu całego filmu. Bo chodziło o to, że wróciłem się po tamtą kartkę. I pod poprzednim odcinkiem też dostrzegłem takiż komentarz: Hunta, przegapiłeś kartkę gdzieś tam w ostatnim pomieszczeniu na końcu filmu. I również można powiedzieć, że nie jest to do końca prawda, ponieważ właśnie się po tą kartkę wróciłem w tym momencie. Idealnie. O to mi właśnie chodziło. Ale nie, tak serio to... jak zauważycie właśnie, że gdzieś tam coś przegapię, to oczywiście no jak najbardziej piszcie, bo też mi zależy na tym, żeby te kartki zbierać. No wiadomo, jeżeli to będzie na początku albo w połowie odcinka, to trochę dupa. Znaczy właściwie tylko sytuacja ta jak z tą kartką, że na końcu odcinka ona była do zebrania, znaczy na końcu odcinka ją przegapiłem i mogłem w tym momencie zebrać, no bo tak to pójdę do przodu i tego nie będę wiedział. Dobra. Kartka. Jestem nic niewartym, wznoszącym modły śmiertelnikiem, który może służyć naszemu panu tylko na jeden sposób, karmiąc go. Proszę, zabierz mnie do siebie, Wallriderze. Pozwól apostołowi mojego pasterza wszystko zobaczyć i szerzyć swoje Co? Jeszcze raz? Co? Jeszcze? Nie. Pozwól apostołowi mojego pasterza wszystko zobaczyć i szerzyć swoje kłamstwa w imię prawdy objawionej. Moje ciało tęskni za twoim cudownym gniewem. Moja krew jest tobą wypełniona i czeka na uwolnienie. Oto moja modlitwa. Pisz swoją Ewangelię w moim ciele. Boże święty. To dopiero jakieś popierdolone rzeczy. Dobra, tutaj coś jeszcze jest? Jest jakiś korytarz, do którego nie chcę iść. Nie, dobra, pójdziemy. A nie, tu jest ta szafa, dobra. No to nic, w każdym bądź razie wychodzimy tam, gdzie mieliśmy wyjść, czyli tutaj. Czyli tutaj, no właśnie. Daj mi przejść. Musimy się teraz dostać tam chyba. O, krzyż jest. Jakie cudowne widoki. Haha, jeszcze ta burza. Follow the blood? Nie, co? Aha, God hates sickness. Zamknęły się. Przepraszam was, ale... takie dziwne wrażenie otrzymuję. Dobra, tu nie przejdziemy. To możemy sobie sfilmować. Krzyżyk. Chapel. To jest chyba katedra, czy jak to się tam nazywa. God annoys provides... Nie, co? God anno... A God always provides a way. O! A wy tu też jesteście, tak? No to powiem wam, że ciekawie. Ciekawie się robi tam. Czy to jest ten cały księżulek? You alone shall escape the Talpa. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is.
my resurrection. And together we will be free. Chapel to jest kaplica. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Jeszcze go podpalą, no nie. Kto do cholery gra tą muzykę? Super. Podpalili go. Znaczy kazał się podpalić. Pasja ojca Martina. W głowie mi się nie może pomieścić, że ojciec Martin w umieraniu prześcignął samego Chrystusa. Tęsknił za tym klechą raczej nie będę. Wyjście. Jeśli mówił prawdę, to znalazłem wyjście i historię, którą trzeba powiedzieć. Chciałbym szerzył jego Ewangelię. Podzielił się nią z całym pieprzonym światem. Dokładnie. Mogę wyjść, chłopaki? Czy nie? Dziękuję panu. Panu też dziękuję. Bawcie się dobrze, chłopaki. A ja stąd idę. Naprawdę, bawcie się dobrze, beze mnie. Siema. Którą stronę teraz? Dawaj, do wentylacji. Nie mam pytań. Ale mogę powiedzieć jedno. Nie sądzę, żebyśmy właśnie mogli skończyć grę. No właśnie. Nie sądzę, bardzo nie sądzę. Którymiś drzwiami będzie wchodził. Wow, shit. Aha. Tak w ogóle to krew na butach nie pomaga, nie? Ale przynajmniej go zrobiłem w bambuko. Fucking hell, nic nie widzę. Natomiast tu jest coś... Nie, to jest automat z kolą! O kurwa, nie o to mi chodziło. Raczej nie o to mi chodziło. Otwieraj te drzwi. O, w pizdu. Au. Raczej nie o to mi chodziło. A, tara, la. Spróbujemy go zgubić teraz. Już to nie pomaga. Nie, coś czuję, że go nie zgubię, ale czekajcie. Tak. Yeah. Oh shit, coś tu... A nie, to jest moja ręka. Wow. Wow, udało się. Chyba się udało. Bo jakieś następne drzwi rozwalił? Albo nie wiem, co rozwalił. Gdzieś tam jest. Czekajcie chwilę. Sekundę. Ach, właśnie tak to jest. Jak się jeszcze nagrywa z kamerką i chce się użyć chusteczki. On tu gdzieś cały czas jest, co? Mam nadzieję, że mnie nie widział.
gdzieś tu cały czas jest. Chyba muszę otworzyć tą bramkę taką, to co była żelazna. Ale on tam... cały czas gdzieś jest. O, cholera. Nie o to mi chodziło. Ale wydaje się, że jak jest napis exit, to chyba, że tam mam iść, nie? O, pizdu. Dojebane, dojebane. Coś z tym dużym pomieszczeniem trzeba zrobić. Fuck, nie tu, nie tu. Ja jestem przekonany, że coś tu trzeba zrobić, ale... chuj raczej wiedzieć... A! Po tym automacie i do góry. To ma... miałoby to sens. A! Czekajcie, bo on tu wejdzie. Dawaj, 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 dawaj. Nie zatrzymuj się, dawaj. Dobra. I wow. Jesteśmy... dotarliśmy do windy. Aha, i klucz do windy. Fajna sprawa. Ale, że tak powiem, nie podejrzewam, ażbyśmy skończyli tak łatwo tą grę. A może? No. No i gdzie nas to gówno prowadzi? Wow, jak tu głęboko. A no tak. Wiecie, jak jest winda, która ma przyciski i ma jeszcze slot na klucz, to jak przekręcimy klucz, to pewnie pojedzie gdzieś, gdzie normalnie się nie da dojechać. A przy kluczu widnieje napis Morin. No chyba, że to jest tylko nazwa firmy robiącej windy, ale jak widzicie... holy shit. Co tu tak kurwa zimno? Co ja pod jakimś lodowcem siedzę, czy... what the fuck? Mam nadzieję, że się nagranie nie zjebało, nie no... no coś migło, wiecie, i... się zastanawiam, ale przypuszczam, że jest wszystko okej. O! To tutaj widziałem to nagranie, co tych żołnierzy tak rzucało, nie? Zamknę może lepiej te drzwi. Czemu to wszystko jest w lodzie? Strażnik. O, i są dokumenty jakieś, przeczytamy. Murkoff Corporation Wall Rider Project. Z osobistych dokumentów doktora Wernickiego. Frankenstein, albo współczesny... może to chodziło o Frankensteina. Frankenstein, albo współczesny Prometeusz. Autorstwa Mary Shelley, anonimowa publikacja z 1818 roku, rozdział 23, fragment. Człowieku, krzyknąłem, jak głupi jesteś w swej dumie z wiedzy, zaprzestań, nie wiesz co mówisz. Wypadłem z domu zły i zaniepokojony i wycofałem się, aby pomedytować nad innym sposobem działania. O jest, walnąłem lampkę. Nie rozumiem. Nic, ja nic tu kurwa nie... przestałem w ogóle próbować zrozumieć. No, tu jest te pół żołnierza. Widzieliśmy takie nagranie dziś jakoś na początku gry, gdzie właśnie ten chyba Wall Rider, co powiedziałem, że kojarzy mi się to z tą, z album z Fira, gdzie tak żołnierzami rzucało. Może to wtedy ten Wall Rider był, bo pewnie się na kamerze nie da go nagrać. O! Też śmiesznie. Tu nie ma klamek, więc w sumie i tak nigdzie nie wejdę. Powiem wam, że poza tą dotychczasową... o, jeszcze kamera działa i ogląda wszystko. Poza tym całym, wiecie, pojebanym asylum, które było tam u góry, nie? W sensie, zanim tu zjechaliśmy windą, tymi wszystkimi rzeczami, które się działy, to miejsce napawa mnie chyba największą niepewnością, bo jesteśmy tu zupełnie sami, wszędzie krew, pusto, jeszcze znajdujemy się
kilkanaście metrów pod ziemią. I jak tam łaziliśmy, to baliśmy się ludzi. A teraz zaczynam się bać o to, że tu spotkam coś więcej. Czy właśnie, boję się o to, że tutaj spotkam, nie spotkam ludzi, ale spotkam coś na pewno. Mamy kolejny dokument. Oczywiście przeczytamy. No, shit, za szybko. No, zatrzymajcie sobie nagranie. Autopsja odmieńców. Projekt Wallrider, raport wstępny postmortem, coś tam, adnotacja. Poniższe materiały mogą zostać przepisane i zredagowane, aby pasowały pod względem prawnym do wymagań dokumentacji Murkoff Corporation. Zobacz formularz 4083. Autor Jennifer Roland, notatki moja 14. Autopsja pacjenta projektu Wallrider nie wykazała żadnych innych oznak przyjmowania terapii niż wszystkie pozostałe autopsje. Zaistniał lekki wzrost poziomu migracji komórek i morfogenezy wyłącznie z efektami podobnymi do tych towarzyszących zastosowaniu hormonu wzrostu, ale nic, co sugerowałoby powstanie świadomej, niezależnej chmary. Jestem strasznie zmęczona, zaczynam siebie wątpić, wyślę następne podanie o urlop, wykorzystywanie tak wykończonych, wciąż prowokowanych pacjentów to więcej niż może znieść moja psychika. Być może zasugeruje pokładanie niniejszych nadziei w pokładanie mniejszych nadziei w niespójnych teoriach starego nazisty i przejście do użycia prostszej maszyny opartej o MSP. Z pewnością będę sugerować ograniczenie chemii. Ochrona Murkoff zabiła pacjenta 921 po tym, jak przeżył podanie takiej ilości środków uspokajających, która rozłożyłaby całą drużynę hokejową. Obawiam się, że zachodzi nieproduktywna interakcja między środkami uspokajającymi a tymi używanymi przy terapii hormonalnej. Okej. Zobaczcie, no to jest takie. Nagrywam w nocy, żeby był klimat. O, jaki wyszczerz ma kolo, żeby był klimat i tak dalej, żebym ja sam też sobie zrobił klimat. Natomiast jestem przez po prostu cały dzień jestem na tyle zmęczony, że przestaję umieć mówić pod koniec dnia. Jeszcze mi włosy tutaj przeszkadzają. O, właśnie, tego się obawiam. Coś tu stuka, coś tu puka. Wcale nie jest bezpiecznie. Wyjście i samochody. Aż nie wiem, czy tam chcę iść. Dobra, idziemy tędy. Morphogenic engine. Przecież to są jakieś kurwa głupie równania różniczkowe. Coś mi to przypomina, bo tu jest ni V prim. Przestań mi tak robić kamerą. Dobra, to już się i tak nagrało. Nie, zaraz próbuję rozkminić, co to są za, znaczy skojarzyć te równania z czymś, ale tu mamy jakieś N przez 2 pi p, to jest coś związane z okręgiem, tak samo jest tau, które też się używa w układach cylindrycznych albo kulowych, więc jakieś taka prosta kurwa, to jest proste równanie różniczkowe, no tutaj nie ma to dużo, można to rozwiązać nawet, no. A, to jest do kwadratu tutaj, no nieważne, zobaczmy notatkę. Algorytm oto i pole morfogeniczne. Kilka linii matematycznego algorytmu. Przeprogramuj nas, zmień w nocne zjawy. Kilka liczb na tablicy. Dajcie mi piłę i parę godzin sam z ciałem doktora Wernickiego. Jestem mu coś winien. No tak. No mówię, no to jest banał, tak? Mamy równanie różniczkowe rozbite na dwie zmienne x i y. I to są zmienne po czasie. No i tutaj mamy jakieś tam ni i to nie jest V, tylko nie wiem, co to za grecka litera. I one też, to jest kwadrat, tylko. A, nie, nieważne.
Dobra, nie ma co się nad tym rozwodzić. Kilka linijek, to jest tak naprawdę jedno równanie, a nie kilka linijek. No i teraz się zaczyna ta nieprzyjemna część. Coś tu za chwilę będzie chciało mnie rozpierdolić. Tam nie wejdę. I tak już niewiele nam chyba... Myślę, że to jest koniec gry. Taki prawdziwy. Ale coś tu za chwilę mnie dojebie. A! Tylko na kamerze go widzę. Jolo, jolo, jolo. Otwórz, 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 otwórz. O, fuck! Odejdź ode mnie. Wypierdalam, wypierdalam, wypierdalam. O, lo, 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 lo. Co ja mam tu teraz zrobić? Z tobą, Kolo. Gdzie ty jesteś? Pokaż mi się. O, shit! Spierdalaj, spierdalaj ode mnie. Nie, 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 nie. A nie możesz tak po prostu dać mi odejść? A, fuck. O, shit. No i co, zabił mnie? No co ja mam zrobić niby? Jak mam mu uciec, bo nie czaję. Ale jest jebanym duchem. Aha, dobra, tu jest on. Może mam się schować tak jak temu Walkerowi. A, tu nie wejdę, no dobra. Tutaj też dupa. Może bym przeszedł przez drzwi. O, oh, shit! Nie, Walker? Wall Rider? O, właśnie, tak, tak jak myślałem. Shit. Czyli, że znaleźliście... O, fuck! Holy shit! Wziął i go w... Tego grubasa go tam wcisnął w... I tak właśnie skończyłeś. Rozdarty na strzępy od wewnątrz, z widokiem na swój... Szpik rozbryzgany na ścianie. Z jednego piekła udało ci się uciec. Chrisie Walkerze. Boże, mam nadzieję, że nie przyszykowałeś kolejnego. Póki możemy, to spierdalajmy. Wall Rider zajął się Walkerem. Znalazł sobie przeciwnika swoich gabarytów. A teraz proszę powiedzcie, że otworzycie mi te cholerne drzwi. Nie. No to jak nie, to musimy znaleźć coś, co otworzy nam te drzwi, prawda? Czyli muszę się i tak wrócić. Już powinienem oczywiście kończyć odcinek.